Hejo, czyli witajcie was w kolejnym unboxingu. Dzisiaj unboxing tak po powrocie moim, ponieważ nie było przez jakiś czas filmów i doszła do mnie od razu edycja kolekcjonerska World of Warcraft Warlords of Draenor Collector's Edition. Tak, i od razu wam nagram to. Powiem wam, że jeszcze nie doszedł do mnie Metal Gear Solid. Teraz jestem wkurzony, bo zamawiałem już przed premierą. No, ale zróbmy sobie dzisiaj unboxing. O, tutaj edycji kolekcjonerskiej. Więc tak ona wygląda z przodu, tak z boku. Bardzo fajnie wam powiem. Fajnie będzie na półce wyglądała z Mists of Pandaria. Tu z tyłu jest zawartość, jaką mamy. Tu jest oczywiście, można to tak wyjąć. Góra, nic innego, i dół też nic innego. Na dole jest tylko napisany numer, który to jest edycji. I jest on w chuj wielki, wam powiem. Więc tak. Otwórzmy sobie folię. Na edycję czekałem też już długo, strasznie wam powiem, bo dobre 2 miesiące, bo było mojego taty. No i tak to wygląda teraz bez tego. Nie wiem, czy widzicie, ale takie, tu jest taki fioletowy, tu jest taki błękitny. Jezus Maria. Dobra, tu mam. Rozerwali mi. O, w ogóle napis jest fajny, powiem wam. Dobra. Więc połóżmy sobie to tu. No i tu mamy oczywiście artbook. Kolejny wielki artbook, który sobie otworzymy. Czekajcie, wezmę tylko sobie swój. Firanka! Odczep się. Wezmę sobie tylko swój nóż i sobie otworzę. Dobra. Boom. Boom, jaki taki matowy bardziej ten artbook jest. Fajny strasznie. Te wypukłe rzeczy, wszystko. Z tyłu tak to wygląda. I z boku tak oczywiście. The Art of World of Warcraft, Warlords of Draenor. I w środku sprawdzimy sobie. Wow. Od razu nasz przyjaciel jest na samym końcu. Widzicie, lamusa zostawili na końcu. I powiem wam, ile jest stron oczywiście tego. Okej, 1000 osób, które to robiły. Powiem wam, że jest 50, są 53 strony. I to są głównie stroje. O, jakieś fajne arty. A, no tak, sekcja pierwsza. Frakcje. Tutaj jakieś chuje moje dzikie węże. In a brutal world. Okej. Więc sobie odłóżmy to na bok. Sobie tutaj postaj. No, weź, co ty mi dildosie tu wychodzisz. Oczywiście znowu podkładka pod myszkę. I nie wiem, którą teraz mieć, bo ja teraz korzystam z Mists of Pandaria. Ale która jest fajniejsza? Ta też jest zajebista. Kurde. Nie wiem, będę musiał pomyśleć, bo obydwie mi się podobają. I połóżmy sobie tu. O, przyjdź się. Dobra. Pięknie. Tu mamy soundtrack. Ale soundtrack jest od razu odpakowany, bo za nim razem był jeszcze zapakowany. Ciekawe czemu. No ale mniejsza z tym. Więc otwórzmy sobie. Oczywiście mamy płytkę z soundtrackiem. Tutaj jest napisane, co tam jest, kto to zrobił. Z podziękowaniami dla jakichś tam osób. No i fajny soundtrack. I oczywiście gra w pudełkowej wersji Collector's Edition Game DVD, która wygląda tak z tyłu, a tak z przodu. Otworzę to sobie, zobaczymy, co jest jeszcze w środku. Okej. Okay. Czy nie mogę teraz. Są od razu kody na tym. Na samym początku. To ile kodów? Tu Hearthstone'a. Quick Start Guide. I Quest Pass. Okej. Okay. A no tak, ja mogę dla znajomego dać taki klucz, żeby sobie zagrał i ja coś tam. Ten. Mogę za to też dostać.
No i tutaj są game diski oczywiście. Jeden jest tu, to są trzy. I czwarty już się nie zmieścił, to go dali oddzielnie. Więc tak to wygląda. Ja sobie tutaj schowam te rzeczy. Ostatnio czasem gram w Hearthstone, no to dostanę jakieś karty sobie. Nie wiem czy jest stało, ale się włączyło nagrywanie. Okej. Mniejsza z tym, bo już się nagrywa. Kolejna rzecz to behind the scenes, czyli za kulisami, które wygląda tak. Tak, można to na Blu-rayu sobie obejrzeć. Nie wiem, może. Może sprawdzę, wam powiem. Ale to tylko może, mówię. A może jest wielkie i szerokie. Więc dokładnie nie wiem. Okej. Kurde, ale ja już nie mogę się doczekać, aż do mnie dojdzie ten Metal Gear Solid. To od razu wam nagram unboxing. Jeżeli byście chcieli, to mogę też gameplay nagrać, lecz gra jest strasznie długa. No i w środku mamy oczywiście płytki z behind the scenes. Książeczkę. Kto to robił? Dwie płytki z Green Monsterem. I jak on się nazywa? Zapomniałem. No ale to by była zawartość tej edycji. Myślę, że unboxing mu się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie 25 łapeczek w górę. Mój Last Max, pozdrawiam was serdecznie i na razie.